Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop oczywiście na miesiąc grudzień dla wszystkich raków. Tarot oraz magiczne przesłanie Doreen Virtus, Syreny Delfiny. Na koniec bardzo mądre przesłanie, krótkie jedno zdanie. Dobrze, kochani, zobaczmy. Ja jeszcze dopowiadam swój, moi kochani, komentarz. Tak jak zwykle, ale to chyba dobrze. Zobaczmy teraz, co dla raka będzie najważniejszego w tym miesiącu. Najważniejsza będzie dla Was rodzina, spotkania z rodziną. Dużo duchowości, dużo radości z picia, z jedzenia, ze świętowania. Rodzina to jest najważniejsze dobro dla Was i Wy będziecie czuć się spełnieni poprzez właśnie kogoś z rodziny. Może być, moi drodzy, w tym miesiącu jakieś ważne wydarzenie u Was. To mogą być chrzciny, świętowanie w rodzinie, jakiejś uroczystości kościelnej. No dobrze, kochani, piękny czas dla raka. Zobaczmy, co w pracy. Co w pracy? U raka. W pracy liczycie na siebie. Jest trochę smuteczków, jest trochę nudy, bo być może wykonujecie wciąż te same zadania, tak jak zwykle. Może Wam się nudzić. Tutaj jest taka strategia, którą trzeba po prostu sobie jakąś wypracować. Nie, też może być troszeczkę jakiejś takiej zawiści, złości, zazdrości w pracy. Liczycie na siebie, nie doceniają Was. Także trzeba przeczekać ten okres. To jest taka podpowiedź. Nie denerwować się, tylko przeczekać ten czas, aby po prostu przejść do kolejnego, lepszego momentu w Waszym życiu zawodowym. Także tak to wygląda. Co w finansach, kochane moje raki? Co w finansach dla Was? Finansowo. Finanse wspólne, tak? Bardzo dobre jakieś współprace. Jesteście kreatorami, tu sobie wykreujecie jakąś drugą pracę, dodatkową pracę. Być może, bo tamta nie przynosi efektów, może być też tak, że trzeba będzie skonsultować się, porozmawiać z mężczyzną, który jest po przejściach w finansach. Może czekać Was jakaś fajna współpraca albo rozmowa, która przyniesie dalej rozwój. Także czekają Was jakieś negocjacje, moim zdaniem, na przyszłość. No dobrze, także tutaj zobaczmy, zobaczcie, jaka energia, wszystko ucieka. Praca była, finanse były, teraz co, kochani, w miłości Was czeka? Drogie raki, co w miłości? Miłość? W miłości może pojawić się ktoś nowy, ale tylko na chwilę. To jest takie ulotne wszystko. Podczas gdzieś jakiejś imprezy możecie się z kimś zaprzyjaźnić, ale tak to nie będzie wyglądało na relację jakąś taką długotrwałą, tylko to będzie jakiś flirt, romans. A tutaj, moi drodzy, wychodzi takie wtrącanie się trzecich osób, jakieś spory w uczuciach. Trzeba być bardzo ostrożnym w nowych znajomościach. W stałych związkach też poprzez, moi drodzy, jakąś imprezę może być sprzeczka. Także tutaj bardzo spokojnie, no spokojnie, ostrożnie, ja bym użyła bardziej tego słowa, ostrożnie musicie postępować w uczuciach, aby nie zaogniać tutaj i nie rozprzestrzeniać jakichś tutaj kłótni czy sporów. Tak jak powiedziałam, związki nowe tylko na chwilę. No dobrze, tak to wyszło w miłości, w rodzinie bądź u przyjaciół. Co tutaj wyjdzie, moi drodzy? Rodzina, przyjaciele.
Rodzina przyjaciela. Jest w rodzinie mężczyzna i kobieta. Tutaj podróżowanie, przemieszczanie się do kobiety, do mężczyzny, bądź oni was odwiedzą. Kobieta samotna, mężczyzna po przej znaczy się nie tyle po przejściach, mężczyzna z przeszłości, chciałam powiedzieć. I tutaj, moi kochani, on jest albo waszym ojcem, albo dziadkiem, czy też z rodziny ktoś, może przyjaciel, może partner. Ale tu też jest ktoś właśnie samotny, z kim możliwe, że będzie jakaś współpraca. Tutaj jest samotna kobieta też, możliwe, że będzie jakaś w rodzinie, no, nie tyle co współpraca, podróż, jakaś sprawa do załatwienia w rodzinie, tak, z kobietą. Może zaproszenie na święta przyjmiecie od kobiety, tak? I wyruszycie do kobiety samotnej, albo kobieta samotna was odwiedzi. No fajnie tutaj wyszło. Nic złego, także dobrze. Co w zdrowiu? Zdrowie dla raka. Ogólnie dobre zdrowie, ale musicie uważać na układ pokarmowy. Też, moi drodzy, może się przytrafić tutaj coś z kośćmi, stawy kolana, kości, podwójne narządy do kontroli. Możliwe, że to będą oczy czy uszy, ale też wszystkie podwójne narządy, także musicie uważać nawet na nerki. Tu może coś szwankować, ale zdrowie ogólnie, moi drodzy, lepsze jak było. I to się liczy. I niespodzianki dla raka. Co będzie taką niespodzianką, takim zaskoczeniem dla ciebie? Co będzie niespodzianką, zaskoczeniem? Mężczyzna ze świata, chciałam powiedzieć, mężczyzna, który może być poznany w internecie, albo tutaj jakaś propozycja wyjazdu, i może być to jakaś taka nowa znajomość, ale tam musicie uważać na te nowe znajomości, bo tam wyszło właśnie w uczuciach, że te znajomości będą krótkotrwałe, ale tutaj się szykuje jakiś tak jak gdyby romans, otwarty związek, otwarta relacja, podróż być może, ktoś z zagranicy, ktoś się otworzy przed wami. Także taka niespodzianka. To może być kobieta, jak i mężczyzna zarówno. No dobrze, kochani, to wam tutaj powiedziałam, a teraz wam powiem, moi drodzy, jeszcze magiczne przesłanie. Magiczne przesłanie do Renwirtu, Syreny Delfiny. Pokładaj ufność. Twoje modlitwy się manifestują. Bądź pozytywny i podążaj za swoim przewodnictwem. Także tutaj bądźcie ufni, módlcie się, manifestujcie jak zwykle i bądźcie pozytywnie nastawieni do wszystkiego, ponieważ tu mogą być, moi mili, bardzo ważne te wasze myśli, są zawsze ważne, ale to, co myślicie, przyciągacie, o co się modlicie, manifestujecie, to przyciągacie. Pamiętajcie, bądźcie ufni i pozytywni. Ja wam życzę wszystkiego dobrego, przede wszystkim spokojnych, radosnych świąt i trzymajcie się ciepło, do usłyszenia.